Wiele pięknych słów zostało powiedzianych. Chcę już dodać, wielka radość, że w moim mieście, w naszym mieście, w mieście, w którym spędziłem ponad 50 lat, z pewnymi przerwami, które urodziłem się w Przemyślu, pierwsze lata w Przemyślu, potem kilka lat spędziłem jeszcze na uniwersytetach, nomen omen, czy w kraju, czy za granicą. Wielka radość, że ta fantastyczna instytucja, jaką jest uniwersytet, rośnie w naszym mieście. Uniwersytet to, powiedziałbym, pewna kwintesencja naszej zachodniej cywilizacji. Szczególna przestrzeń, w której rodzi się wolność, w której rodzą się pomysły, w której chce się żyć. To instytucja i idea, która, to ciekawe, może tą myślą jedną się podzielił, przyjmuje się także w innych kulturach i cywilizacjach. Europa próbowała i próbuje eksportować różne idee, idee praw człowieka, idee demokracji. One się trudno przyjmują. Mieliśmy tego choćby ostatnio przykłady. Natomiast uniwersytety przyjmują się w Chinach, przyjmują się w Ameryce Południowej, w innych kulturach. Życzmy sobie, aby w tym mieście, które dzisiaj przez chwilę jest centrum akademickiego życia Polski, przez kolejne dekady tak pięknie jak dotąd rozwijał się nasz Uniwersytet Rzeszowski.